Kolejną szalenie ważną rzeczą na TradingView są indykatory. Jak widzisz, ja tutaj mam różne indykatory. Gdy je odpalę, to będę miał po prostu wykres, jakbym miał jakąś choinkę. <laughs> Zobaczcie, pojawiło mi się bardzo dużo różnych rzeczy. Indykatory pomagają w handlu, na pewno pomagają. Ale nie popadajmy też w nie wiadomo jaki zachwyt, bo to nie o to chodzi. Więc indykatory są super, indykatory pomogą tobie w wielu rzeczach, aczkolwiek m, musisz mieć tą świadomość, że indykator, na przykład, zobacz. Ja mam tutaj taki indykator, który pokazuje mi. O smart money koncept, tak, więc pokazuje mi różne fajne rzeczy, pokazuje mi strefę, po której potencjalnie mógłbym kupować, ale czy to znaczy, że wtedy chcę otwierać transakcję? Absolutnie nie, więc indykator jest fajną pomocą, aczkolwiek nie starajmy się mm, brać taki indykator jak jeden do jednego, bo bardzo często po prostu... Mm, bardzo często po prostu nam aż przeszkadzają w handlu. Więc warto wiedzieć, że indykatory są. Jak dodać taki indykator? Wystarczy tutaj kliknąć na górze Indicators, znaleźć swój indykator, który chcemy na przykład dodać i po prostu go kliknąć i on się dodaje. On, on zaczyna być wyświetlany, można go również modyfikować. Każdy indykator ma swoje ustawienia, można coś tutaj pozmieniać, można zrobić tak, żeby był niewidzialny, więc ja najczęściej analizuję wykres po prostu na pustym, na pustym wykresie mam takie tutaj, o to co widzisz, to jest coś, czego ja używam, czyli to jest sesja azjatycka, więc to jest coś, co biorę jak najbardziej pod uwagę, więc wiem, że podczas sesji azjatyckiej, czyli u nas w nocy zadziało się to, co się zadziało, później cena spadła w dół, mieliśmy jakąś manipulację, więc jak najbardziej biorę to pod uwagę. Jeżeli chodzi o inne indykatory, czasami właśnie odpalam sobie indykator, który mi pokazuje chociażby dane strefy popytu podaży, przebicie różnych struktur, niskie, w sensie słabe szczyty, słabe dołki, silne szczyty, silne dołki. Tego wszystkiego będziemy się uczyć w kurcie pod tytułem Smart Money Concept. Tego jest bardzo dużo, nie obawiaj się tego, więc na spokojnie, aczkolwiek chcę, żebyś wiedział, że jest dużo indykatorów, oczywiście mogą one ułatwiać handel, ale bardzo często nam przeszkadzają w handlu i nie możemy ich brać jako pewnik. To, że jakiś wskaźnik nam coś pokazuje, to nie znaczy, że my to mamy robić.